Nagrajmy coś o motyla. Siema! Sorry za te oksy, ale jeszcze mam trochę oczka zaspane. Pomyślałem sobie, że w dzisiejszym takim trochę luźniejszym filmiku odbiegniemy trochę od tematu pajęczaków i pająków oraz innych ośmionogich potworków i powiemy sobie o innych stworzeniach, które są symbolem piękna, takiej szykowności, elegancji i również delikatności. Będą to oczywiście motyle. Powiemy sobie dzisiaj o motylach, ale nie o zwykłych motylach, takich jak możemy spotkać w Polsce, typu bielinki, cytrynki, rusałki, co po niektórzy mogą jeszcze kojarzyć, na przykład pasia królowej. A mianowicie powiemy sobie o największych motylach dziennych na Ziemi. Jedziemy! Zmiana kadru. To może zacznijmy sobie od tego, gdzie takie motyle żyją. Otóż gdybyśmy chcieli spotkać największe motyle dzienne na Ziemi, no to musielibyśmy wsiąść w samolot i udać się w długą, długą podróż aż do Oceanii, a konkretnie na Papuę Nową Gwineę, w zasadzie na Nową Gwineę po prostu, gdzie ta jest to wyspa, w sumie druga po Grenlandii, największa wyspa na świecie, leżąca sobie troszkę tam na północ od Australii, gdzie właśnie żyją te ogromne, przepiękne, kolorowe stworzenia. A, jeszcze jedna sprawa, będziemy sobie mówić o motylach dziennych, czyli no, latających w dzień, także do zestawienia nie bierzemy ciem, które również mogą pochwalić się ogromnymi, jak nie większymi rozmiarami niż motyle dzienne, natomiast to jest temat na osobny film. No i tak, to teraz może jeszcze troszkę o historii. Otóż na przełomie XIX-XX wieku odbyto szereg ekspedycji właśnie w tamte rejony, w rejony Nowej Gwinei i wysp okolicznych, między innymi wyspy Obi chociażby. I ekspedycje te miały na celu zdobycie materiałów do m.in. Muzeum Historii Naturalnej w Londynie. I tam tacy słynni podróżnicy, biolodzy jak Wallace, jak Rothschild, jak Meek, jeździli tam sobie, no i łowili te motyle, nie? Motyle, o których dzisiaj mówię, to są owady należące do rodziny paziowatych, czyli papilionidy. Jeśli chodzi o polską faunę, to tutaj mamy w zasadzie 5 gatunków, z czego 4 są osiadłe i jeden tam czasami zalatuje. Bardzo rzadko, ale jednak się zdarza. Ogólnie na świecie paziowatych mamy, no tak, z 900 gatunków. I wśród nich jedna bardzo specjalna podrodzina, jest to podrodzina Troidini, do której należą 3 rodzaje. I właśnie jeden z tych 3 rodzajów jest, czyli rodzaj Ornitoptera, skupia w sobie 11 gatunków wśród których znajdziemy największego motyla dziennego na Ziemi. Ale najpierw opowiedzmy sobie o 2 pozostałych, czyli o rodzaju Troides i rodzaju Trogonoptera. No to tak, jeśli chodzi o rodzaj Troides, a to w sumie wyciągnąłem, to są to motyle po waszej prawej stronie. Jak sami widzicie, dość spore, czarno-żółte, zazwyczaj takie kolory dominują w rodzaju Troides, czasami jakiś tam szary się pojawia. I one są dość szeroko rozpowszechnione, te motylki, w Azji Południowo-Wschodniej. I tutaj mam na myśli takie kraje jak na przykład Wietnam, Filipiny i wszystkie te kraje łącznie z tymi krajami wyspiarskimi oczywiście i tymi archipelagami. W sumie nie ma na to polskiej nazwy, tak mi się wydaje, przynajmniej ja takiej nie znam. Natomiast istnieje potoczna angielska nazwa, czyli Birdwing Butterflies, w dowolnym w sumie tłumaczeniu. Motyle ptasioskrzydłe i faktycznie można zauważyć pewną zależność między tą nazwą a wielkością tych motyli, są ogromne, jak na nasze standardy. No a drugim rodzajem jest rodzaj Trogonoptera, czyli te 2 motyle po lewej stronie. Również są duże, czarno, tym razem zielone. I tutaj mamy 2 gatunki. W rodzaju Troides mamy 22 gatunki. I motyle z rodzaju Trogonoptera. Tutaj akurat to jest Trogonoptera brocchiana. Drugi gatunek to Trogonoptera trojana. One mają taką bardzo fajną cechę, że są dość pospolite, szczególnie samce. I mają tendencję do na przykład gromadzenia się w dużych skupiskach, chociażby przy brzegach rzek czy zbiorników wodnych, gdzie spijają sobie z ziemi substancje odżywcze i takie no, jakieś tam mineralne, żeby wzbogacić swoją dietę. Także dość fajne motylki, przepiękne. To teraz przejdźmy sobie do rodzaju, do którego dążę w tym filmie. Jest to rodzaj Ornitoptera skupiający 11 gatunków i motyle te występują
głównie na Nowej Gwinei, ale również na okolicznych wyspach i jeden gatunek zahacza też o północną Australię. Stają one w lasach deszczowych, w linii brzegowej, jak i w górę, w terenach gór, bardziej górskich. Pokażę wam tutaj kilka gatunków, wśród których mamy wicę największego oraz największego motyla dziennego na Ziemi. Zacznijmy od wicę największego motyla na Ziemi i mam go tutaj. Wicę największy motyl na Ziemi znajduje się tu, po prawej stronie i jest to Ornitoptera goliath, który zamieszkuje tereny m.in. Nowej Gwinei oraz chociażby wyspy Ceram, gdzie występuje największy podgatunek i to właśnie ten dokładnie podgatunek, który jest w zasadzie tutaj, jest tym wicę największym motylem na Ziemi. Samice. Samice są wicę największym, bo jak sami widzicie, te dwa motyle, które tutaj są, to jest jeden gatunek. Co oznacza, że wśród rodzaju Ornitoptera mamy do czynienia z dość sporym dymorfizmem płciowym. To oznacza nie mniej, nie więcej tyle, że samiec mocno się różni od samicy. Samiec ma takie ubarwienie, powiedziałbym, trochę maskujące. Gdy siedzi sobie na przykład na drzewie, to te czarno, zielono, żółte kolory idealnie go maskują. Natomiast samica jest dużo większa, trzeba przyznać, są dużo większe samiczki. Mają raczej takie, wiecie, mniej atrakcyjne barwy, szaro, burę, no takie brązowawe. To skoro omówiliśmy sobie Ornitoptera goliath, to powiedzmy sobie coś o motylu, który widzicie tutaj. To jest inny gatunek, nazywa się Ornitoptera paradisea i to jest taki pełnoprawny motyl rajski, można by to tak przetłumaczyć, i w ogóle to jest jeden chyba z moich ulubionych gatunków w ogóle motyli. No, jest niesamowity, zjawiskowy, bardzo rzadki, jest dużo rzadszy niż na przykład Ornitoptera goliath, na dużo mniejszym terenie występuje i jak sami widzicie, ma takie charakterystyczne ogonki, które posiadają tylko dwa gatunki z tego rodzaju, właśnie Ornitoptera paradisea oraz Ornitoptera meridionalis, którego tutaj nie mam, ale myślę, że wam pokażę tutaj zdjęcia. No dobrze, ale skoro mamy już takie motyle, to może przedstawmy sobie tego największego motyla na Ziemi. Niestety nie mam go ze względu na to, że jako jedyny z rodzaju Ornitoptera i w ogóle z całej tej podrodziny Troidini jest uwzględniony w załączniku pierwszym CITES-a. I to oznacza tyle, że po prostu handel nim jest niedozwolony. Nie można w żaden sposób go legalnie w tym momencie zdobyć. Z naturalnego środowiska oczywiście. Nie można go importować, eksportować z Papui. Występuje tylko w jednym miejscu na świecie. Właśnie na Papui Nowej Gwinei, w okolicy Popondetty. Tam sobie latają te motyle. I wygląda on tak. To jest ogólnie książka Janusza Masłowskiego i profesora Jarosława Buszki, która pokazuje nam, jak wyglądają motyle świata, w tym przypadku akurat rodzina paziowatych, czyli Papilionidae. Jak sami widzicie, no przepiękny motyl, ogromny. Samce dorastają, no tak powiedzmy, do 17-18 cm rozmitości skrzydeł, samice ponad, no te największe, ponoć 28 cm, także są jak talerz generalnie. Strasznie rzadkie. Jedyna w zasadzie opcja, żeby zdobyć takiego motyla, kupić, co też nie jest proste, o czym zaraz powiem, to są motyle oferowane na aukcjach przez domy aukcyjne. Z tym, że wszystkie te motyle to są okazy bardzo stare. Sam motyl został opisany w 1907 roku, natomiast wszystkie te stare okazy właśnie z lat 70., 60. można kupić. Oczywiście dostaniemy na nie dokument, ponieważ wtedy on jeszcze nie był na tej liście, na załączniku pierwszym CITES-a. I wtedy faktycznie można to kupić, natomiast to nie jest tak, że ten model kosztuje 100 czy 2. Cena za fajną, ładną parę to jest w granicach, ja wiem, 2-3 tysięcy euro. Także dość spory pieniądz. Reszta gatunków z podrodziny Troidini jest również zawarta na w konwencji waszyngtońskiej, w załączniku drugim. To znaczy, że handel nimi jest dozwolony, można je kupić, natomiast trzeba na nie otrzymać dokumenty. Tak samo jak na brachypelmy, czy od jakiegoś czasu na rodzaj Pecyloteria. Ja właśnie mam klaser, mam segregator, w którym trzymam wszystkie dokumenty dotyczące tych motyli, tak żeby można je było posiadać legalnie. Co jeszcze? I tak mniej więcej wyglądają te największe motyle na Ziemi. Jak mówiłem, występują na maleńkim obszarze, są to zwierzątka bardzo rzadkie, bardzo piękne. I teraz jeszcze chciałbym wam zrobić małą pogadankę o etyce i moralności takiego hobby, zainteresowania, jakim jest zbieranie motyli. Ale zmienimy sobie znowu kadr. To teraz pogadanka o etyce. Bo podejrzewam, że jeśli ten materiał się ukaże,
to zaraz pod filmem będą głosy, że ale hurdur, jak to, przecież to jest bestialstwo, w ogóle kryminał, jak możesz zabijać motyle i w ogóle wyłapywać je, to chamstwo, żywe stworzenia i tak dalej, także tutaj chciałbym to wyjaśnić i powiedzieć, że jeszcze oczywiście pojawią się zaraz głosy, że przez ciebie te motyle wyginą. I w ogóle prowadzisz do wygnięcia tych gatunków, jako że one są dodatkowo rzadkie, to że ja je mam tutaj, no to znaczy, że motyle wyginą. I słuchajcie, ja chciałbym temu uciąć te głosy i powiedzieć, że jest dokładnie na odwrót. Już tłumaczę. To, że ja tu mam te motyle, powiedziałbym, że nawet przyczynia się do utrzymania ich w naturalnym środowisku. W jaki sposób? Ano, zwróćcie uwagę, że te okazy, które tutaj mam, a przynajmniej znaczna ich większość, słuchajcie, no, są w stanie prawie perfekcyjnym. Nie mają żadnej ryski, nie mają żadnej ujmy na skrzydłach, nie wiem, no, ubytku łusek czy czegokolwiek. Takie motyle, żeby pozyskać z naturalnego środowiska, to jest praktycznie niemożliwe. Taki motyl zawsze się obtrzepie z łuseczek w siatce, troszkę uszkodzi to, tamto, jeszcze jak ktoś w palucha chwyci, to w ogóle może no, zgnieść tego motyla, uszkodzić, oberwać trochę skrzydełka, oberwać ogonek i tak dalej. Przy środowisku naturalnym, w którym latają te motyle, jeszcze dokładając do tego fakt, że te motyle latają mega szybko i są świetnymi lotnikami, latają bardzo wysoko, no to pozyskanie z natury takich okazów w takim stanie jest praktycznie niemożliwe. Co prowadzi do przemyśleń? No to w takim razie jak one zostały pozyskane? Ano zostały pozyskane w bardzo prosty sposób, w drodze hodowli. Na wyspach typu Nowa Gwinea istnieją po prostu farmy motyli, które rozmnażają je, różne gatunki, czy na wyspach Salomona na przykład, rozmnażają te gatunki, reintrodukują je do naturalnego środowiska, więc jak najbardziej pomagają tym motylom ostać się na wyspie, szczególnie tym bardzo, bardzo rzadkim gatunkom, takim właśnie jak Ornithoptera paradisea, czy Ornithoptera Aleksandra w sumie. I część motyli z takiej hodowli jest w dzień wyklucia, zaraz w tym samym dniu po wyklucia, usypiana. Tutaj zaraz będzie krzyk, że ale jak to, przecież to żywe stworzonka, dlaczego ich nie wypuszczą? Po pierwsze, dużo mniejszą szkodę dla danej populacji zrobi odłowienie jednej samicy i wyhodowanie na przykład 20 nowych motyli, z czego kilka z nich pójdzie na sprzedaż, niż złowienie 20 motyli z naturalnego środowiska, gdzie to może no, w realny sposób zaszkodzić populacji. Ponadto, wyhodowane motyle są perfekcyjne, właśnie takie jak te. Te motyle pochodzą z hodowli. I pieniądze, które... I oczywiście mówimy o legalnych firmach, farmach. Nie mówimy tu o kłusownictwie w żadnym wypadku. Część pieniędzy z hodowli takich motyli i ze sprzedaży preparowanych okazów, czy kopertowanych okazów, przez takie farmy idzie na ochronę tych motyli i ich naturalnego środowiska. I to jest super. Ponadto takie sprzedawanie motyli w takim stanie chroni ten gatunek w takim sensie, że zaspokaja zapotrzebowanie rynku na dany gatunek motyla. Czyli kolekcjonerzy mogą sobie kupić perfekcyjnego motyla no wiadomo, że on trochę kosztuje. Te motyle generalnie są dość drogie, szczególnie no, Paradisea, no, Goliat trochę mniej, ale no, to są dość spore pieniądze. Zbieracz może kupić takiego motyla, w dodatku w świetnym stanie, no i on jest zadowolony. A gdyby nie można było takiego motyla kupić, to założę się, że dużo, dużo, dużo osób jechałoby na Nową Gwineę i nielegalnie wyłapywało te motyle. Więc poprzez tam różne kroki, tak naprawdę sprzedawanie przez farmy i no, usypianie części motyli tak naprawdę chroni ten gatunek. No można by było gdybać, a co gdyby w ogóle tych farm nie było i one se żyły w spokoju, no co by było gdyby ludzkości nie było, nie takie gdybanie generalnie do niczego nie prowadzi i nim się tutaj nie zajmujemy, ale właśnie to chciałbym wyjaśnić, że jeśli kupimy takiego motyla i ponadto otrzymamy na niego dokumenty, to jest duże prawdopodobieństwo, że ten motyl został legalnie zakupiony w farmy, na przykład na Nowej Gwinei, i pieniądze z jego sprzedaży w jakiś tam sposób wspomagają ochronę tego gatunku. Ja nie mówię, że takie kupowanie motyli ma same plusy, no bo oczywiście nie ma. W końcu motylek umarł.
Natomiast no, to też nie jest tak, słuchajcie, że przez zbieranie motyli można doprowadzić do wytępienia gatunku. No nie, to absolutnie nie jest możliwe. I myślę, że to tyle, jeśli chodzi o pogadankę o moralności i o etyce. Myślę, że zrobimy sobie jeszcze kiedyś odcinek o największych motylach nocnych na Ziemi, które no, mogą być nawet większe niż motyle dzienne. I myślę, że też zrobię odcinek o motylach, które mam w hodowli, bo takowe również posiadam. I są to nie tylko gatunki krajowe, ale też na przykład pewne tam pawice z Chin. Także dość fajne stworzonka. Czekam na wylęk, a tymczasem myślę, że to wszystko, co miałem dzisiaj do powiedzenia. Mam nadzieję, że część z was uświadomiłem, że to nie jest takie, wiecie, złe i w ogóle. Także do następnego odcinka. Trzymajcie się. Piona!